Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, okazuje się, że dzisiaj możemy jeszcze tutaj ogarnąć zadanie w długiej nocy z tą ścieżką Oriany i chciałabym to, moi drodzy, zrobić, bo okazuje się, że wybierając tą ścieżkę wcale nie decydujemy się na nią w ostateczności, więc chciałabym spróbować. Widzę, że nie mogę chyba szybkiej podróży w ogóle używać. Także no nie będziemy tego robić. Okazuje się, że możemy iść do Oriany i zrobić dla niej jakiś tam kawałek zadań. Jest Fleder. Chyba się nam nie rzucił. Jak najbardziej. No i niestety go nie ominę. Bo tylko i wyłącznie wtedy zginiemy. Dobra. Ja oczywiście już spieprzyłam rzecz teraz, bo musimy użyć dekoktu. Musimy się wyleczyć. W ogóle postanowiłam, że nagram dla was ten film, bo po prostu jest pogoda straszna za oknem. A ja najzwyczajniej w świecie po prostu nie mam nic innego do roboty. Więc po prostu ponagrywam sobie dla was troszeczkę może odcinków na zapas. Bo w ogóle powiem wam, że bardzo dobrze mi się gra w Wiedźmina 3. Lubię go bardzo w sumie. Szczególnie właśnie dla tych krew i wino jest dosyć taki ciekawy. Dobra, tu jest jakiś kolejny chyba wampir. Oho, alp. Ziemia zbryzgana krwią w promieniu kilku stóp. Sporo. Z alpem będzie problem. To by się nam przydała czarna krew, bo ona będzie dobrze działała. Skąd ta moja decyzja? Moja decyzja jest taka, że chcę wam pokazać jak najwięcej, a niekoniecznie mam ochotę przechodzić gierkę dwa razy od tego przełomowego momentu. Więc po prostu wam to pokażę najzwyczajniej w świecie w taki troszeczkę inny sposób. No, po prostu sobie to przejdziemy. Żebyście zobaczyli jeszcze jakąś inną ścieżkę, bo nie decydujemy się na nią od razu. Możemy iść do Oriany, porozmawiać z nią, a później gra da nam jeszcze wybór, żebyśmy się zdecydowali albo na tą metodę z ukrytym, albo na metodę z pójściem do... Wiecie gdzie. No, Chryste Panie. Z pójściem do Krainy Tysiąca Baśni. Nie musimy od razu tego rozwiązywać tak, że pójdziemy jedną ścieżką, a inną ominiemy. Szczególnie, że ja wam już wspominałam jakiś czas temu, że jeżeli chodzi o tą ścieżkę Oriany, jeżeli chodzi w ogóle o Orianę, to ona ma swoistą tajemnicę i nie bez powodu Regis zna ją dłuższy czas, jak to on to określił, bo to nie jest wcale krótki czas. Dowiemy się tego w swoim czasie. Nie wiem, czy uda się nam to zrobić dzisiaj. Wydaje mi się, że uda się, że to jest jeszcze taki moment, który da się odblokować na spokojnie. Okej, okay, Fleder. Okej, ten Fleder się chyba jednak nie chce bić ze mną. Zapytaj Orianę, gdzie szukać ukrytego. Dobra, to idziemy do Oriany. Śpieszysz się gdzieś? Nawet bardzo. Więc bądź łaskaw zejść mi z drogi. Wiesz, co się dzieje w mieście? Oczywiście, że wiem. To irytujące. Serio? Rzeź na ulicach. To dla ciebie irytujące? Ja bym użył silniejszego słowa. Cóż, jakby ci to powiedzieć. Mam już swoje lata. Naprawdę sporo trzeba, żeby zrobić na mnie wrażenie. Oczywiście, że tak. Niełatwo zrobić wrażenie na wampirzycy. Podejrzewałam, że się domyślisz. Nie próbowałaś tego specjalnie ukryć. A powinnam? Jestem wiedźminem. Czyli wrogiem. To zależy już tylko od ciebie. No właśnie, Oriana też jest wampirem. Tylko tutaj z nią jest dosyć zawiła sprawa. Myślę, że w międzyczasie wam opowiem, o co z nią chodzi.
Muszę się spotkać z ukrytym i przekonać go, żeby powstrzymał Detlafa. Podobno możesz mi w tym pomóc. No. Widzę, że powinnam napomnieć Regisa. Stał się bardzo niedyskretny. A ty, jeśli chcesz popełnić samobójstwo, są prostsze sposoby. Możesz skoczyć z mostu na przykład. Chcę z nim tylko porozmawiać. Porozmawiać. Dobre sobie. Ukryty rozszarpie cię, nim otworzysz usta. To już moje zmartwienie. Pomożesz mi czy nie? Też wolałabym, żeby sytuacja w mieście się uspokoiła, ale zdradzać taką tajemnicę Wiedźminowi... Wiesz co? Pojedź ze mną. Załatwię swoje sprawy, wtedy pogadamy. Dobra, pojedziemy. Gdybym rozmawiał z człowiekiem, powiedziałbym, że każda chwila to kolejna śmierć. Ale na tobie to pewnie nie robi specjalnego wrażenia. Ach, najmniejszego, prawdę mówiąc. To gdzie jedziemy? Niedaleko. Widzisz, utrzymuję pod Bokler taki przybytek. Sierociniec, konkretnie rzecz ujmując. Ptaki szepczą, że stało się tam coś niedobrego. Sam rozumiesz. W tych okolicznościach muszę to potraktować poważnie. Nawet bardzo. Ruszajmy. No właśnie, kwestia sierocińca. Dowiemy się czegoś więcej, zanim pójdziemy do ukrytego, bo tak by z tego wychodziło. To jest dosyć istotne właśnie w samej fabule. Trzymanie tego sierocińca musi kosztować fortunę. Cóż, mam słabość do dzieci. W jakim sensie? W takim, że... Czekaj. Czujesz? Krew. Arno! Arno! Błagam. Co tu się stało? Gdzie Arno? Mów! Bo potwór wróci. Dobra, no uspokójmy przede wszystkim dziecko. Spokojnie, mały. Nic ci nie grozi. Tak się bałem. Czego? Powiedz nam, powoli. Budziły nas dzwony. Potem krzyki. Schowałam się pod kołdrę, żeby nie słyszeć. Ale były bardzo głośne. Bardzo głośne. I coś zaczęło walić o dach. Łup. Mocniej i mocniej. Wtedy wujek Arno przyszedł i powiedział: siedźcie cicho, cichuteńko, cii. To nic się nie stanie. Zostawił je, sukinsyn. Zostawił i uciekł. Dobra, Arno. Pewnie ktoś, kto miał się opiekować przybytkiem pod nieobecność Oriany, znając życie. Tak to przynajmniej wygląda. Mogę zapytać o to, czy gra mi nie daje? Fajnie by było. Kim jest ten Arno? Opiekun. Zajmował się sierocińcem razem z żoną. Za sowitą opłatą. Nie widzę ich tu. Nie czuję. Wyjechali i zostawili dzieci. Na przynętę. Wujek Arno mówił: bądźcie cichoteńko jak myszki. To potwór nie przyjdzie, ale przyszedł.
No dobrze, a co było dalej? Jezu, ta gra mi robi w konia po prostu, jeżeli chodzi o klikanie opcji. I co było dalej? Bartes, Nive, Maura i inni uciekli. Moja siostra, Ania i ja schowaliśmy się tu obok w pokoju. Ale Ania zaczęła płakać. Zasłoniłem jej usta i szeptałem. Długo, aż w końcu ucichła. Chcesz powiedzieć, że ty... Nie dopytuj. Wiem już dość. O kurde. Ja też. Coś pozabijało moje dzieci. Zajmę się tym małym, nie można go zostawić samego. A ty... Wytrop to bydle i przynieś mi jego łeb. To pomogę ci z ukrytym. Dobra, a co z chłopcem? Ten chłopiec jest ranny. Trzeba go opatrzyć. Nic się nie martw. Zajmę się nim. Jesteś pewna? Mam w tym wprawę. Potrzebuję tylko 5 minut. Idź już. Dobrze. Dobrze. Podejmę trop. Wybornie. To do roboty. Chodź, maluszku. Zaśpiewam ci coś. Wiatr kołysze w locie ćmy. Wilki śpią mocno, że aż strach. I tylko ty nie śpisz, duszko ma. Boisz się nocnic, złych wietrzyc i zjaw. Co najmniej creepy to jest. I myślę, że teraz też będę miała chwilę, żeby wam opowiedzieć o Orianie troszeczkę więcej. Tylko dajcie mi moment, bo nagle wyszło słońce, mimo że pogoda była paskudna cały dzień i muszę zasłonić rolety. Super, po prostu ponarzekałam na pogodę i nagle się rozpogodziło. Dobra, mamy tutaj rzeczy do zbadania. Ten zapach... To nie krew. Trzeba to sprawdzić. Dobra, zaraz to sprawdzę, tylko tutaj jeszcze widziałam jakieś ciało dziecka. Tętnica przecięta, a obok śladu ugryzień. Ale stare, zabliźnione. Potwór pozabijał dzieci, ale nie żerował na nich. Uciekł. Albo coś odwróciło jego uwagę. Zaraz się dowiemy tego. Tutaj? Ślady łap. Potwór dwunożny. Chodzi pochylony do przodu. Okej, Fleder albo Garnkain, znając życie. Ewentualnie Ekim. One tak spacerują. Okej, dobra, więc może zacznę mówić o Orianie. Ta piosenka, którą tutaj usłyszeliście... To trucizna. Grono podejrzanych się zawęża. Gruczoły jadowe. Pije krew. Długie pazury. Tak, to musi być Garkain. Przewodnik stada. Garkainy zabijają dla przyjemności. Dzieci to było za mało. Pewnie ruszył za opiekunami. Dobra, to w takim razie zaraz sprawdzimy sobie to w bestiariuszu. O ile będę mogła w ogóle tam wejść do ekwipunku, bo się gra zepsuła już kompletnie. Dziękuję bardzo. Mówiąc wprost, ta piosenka, którą śpiewała Oriana, jest to piosenka, która pojawiła się również w zwiastunie tak zwanej Pamiętnej Nocy. I to był zwiastun, który wyszedł przed bodajże premierą Wiedźmina 3 Krwi i Wina. Albo w okolicy właśnie nad premiery już samego Wiedźmina 3. I właśnie w tym trailerze występuje Oriana. I Oriana tam zostaje zabita przez Geralta, ponieważ pod koniec tego zadania Oriana zrobi coś, przez co Geralt postanowi po nim kiedyś wrócić i podejmie w przyszłości zlecenie, które będzie właśnie na Orianę, tak jakby.
nie będzie o tym wiedział, dopiero się tego dowie na miejscu. I tutaj następuje taki problem, że dokładnie nie wiadomo, kim jest tak naprawdę Oriana, bo według jakby tutaj gry można by było sądzić, że Oriana jest wampirem wyższym, tak jak Regis i tak jak Detlaf, ale ona według tamtego zwiastuna właśnie na Pamiętnej Nocy nie jest wcale wampirem wyższym, tylko jest bodajże Bruksom albo Alpem. Ślady Garkaina i wozu zbiegają się. Ciekawe, czy ich dogonił. Płotka! Także to jest naprawdę... Płotka postanowiła iść na trening. Więc to jest naprawdę interesujące. W ogóle interesujące jest to, że właśnie chyba ten zwiastun wyszedł przed w ogóle premierą Wiedźmina 3. To znaczy, że twórcy musieli już w ogóle przewidywać fabułę Serc z Kamienia i Krwi i Wina, żeby to miało wszystko ręce i nogi. Może wcześniej tu są, miało być dodane dodatkowo do gry, ale nie było. Więc ciężko tutaj cokolwiek w ogóle na ten temat powiedzieć, ale to nie zmienia faktu, że to jest naprawdę bardzo interesująca rzecz. Dalej, Płotka, dalej! I po prostu... No... Ciekawe jest to bardzo. Tak samo tutaj mamy tą zbieżność, że wcześniej, chociażby w Wiedźminie 3 podstawowym, spotykamy jednego wampira wyższego. Ja robiłam zadanie z nim. I to było to zadanie z atakiem na Priscillę. Ale ślad się urywa. I tam normalnie Geralt tak jakby zabił tego wampira wyższego, który był właśnie tym zabójcą. No tutaj się dowiadujemy, że niby wampira wyższego może zabić tylko wampir wyższy i... No i teraz pytanie. Geralt mógł o tym po prostu nie wiedzieć i pomyśleć, czy tamtego wampira pokonał. No a okazuje się, że on po prostu się tam po jakimś czasie na przykład zregeneruje. Paskudne rany. Przynajmniej nie cierpiał długo. Dobra, czy szukamy zwłok tych ludzi? Rozszarpana na strzępy. Krew wychłeptana do ostatniej kropli. Garkain się tu pożywił. Potem pewnie zaszył się gdzieś niedaleko i trawi. Dobra, znalezienie tego Garkaina to raczej nie jest problem, zważywszy na fakt, że już go widać. Tylko moment, czy ja mogę się przemedytować godzinę, bo mi się to bardzo przydało. Nie mogę. Dobra, to musimy sobie poradzić z tym, co mamy. Jest. To było słychać. Pamięta ktoś, jaka petarda była dobra, bo mogła w niego strzelić właśnie petardą. To chyba bestiariusz mi powie co najwyżej. Wampiry. Garkain. Mamy petardę. Księżycowy pył i samum. No to weźmiemy sobie księżycowy pył w takim razie. Wyekwipujemy. I rzucimy sobie w niego. Księżycowy pył. Mamy. Tylko Geralt, wiesz co, bo ja chciałam wycelować w tego wampira. Serio? Ta gra to żart. Naprawdę? To miała być jako cutscenka? Właśnie zmarnowałam 3 petardy. Czemu to zabrzmiało? O kurczę, czemu to zabrzmiało, jakbym, wiecie, rzuciłam tą petardą? Wygląda na to, że rzuciłam. Dobra, dobra, panie Garkain. Okej, działa na niego coś. Wiecie co, to mogłabym sobie samą w takim razie założyć, skoro już ten księżycowy nie mam. Gwiazda tańcząca, samum. Dobra, ładne obrażenia w sumie w niego wchodzą.
O kurczę, uchybił się. Masakra. Chyba nie trafiłam ani jedną tą petardą. No teraz już całkiem. No i dobra, i po nim. Mamy z niego teraz trofeum. Pozwólcie, że nie będę przewijała animacji, bo może być to taka, wiecie, takie uzupełnienie jakby zlecenia. Także jeżeli chodzi o Orianę, to naprawdę jest interesująco. Mamy płotkę, możemy wrócić do Oriany. Jak widzicie, wykonujemy teraz zadanie Zew Krwi. I to zadanie dawno, dawno temu się nie anulowało. Więc to oznacza, że właśnie możemy wykonać je tak jakby oba. Tempo, tempo! Ja się wydostanę. Nie wydostanę się, bo płotka jest upośledzona. Więc musimy przejechać tak. Także można powiedzieć, że wykonujemy teraz równolegle te zadania. Wrócimy do tego zadania dawno, dawno temu, po ukończeniu tego momentu, gdzie no zanim pójdziemy do ukrytego, bo to o to chodzi po prostu. No, tylko płotka widzę, że mi przeszkadza teraz. Tak, cały czas jeden błędny rycerz się kręci w kółko. No i teraz się dowiemy, dlaczego Geralt postanowi kiedyś po Orianę po prostu wrócić w formie zlecenia. Oriana? Zostaw mnie. Natychmiast. Myślałam, że dłużej ci zejdzie. Nigdzie mi się nie śpieszy. Bo nim pojadę dalej, zajmę się tobą. Ten sierociniec to była dla ciebie taka piwniczka z winem, tak? Spiżarka. Mój drogi, zauważ, że nigdy nie powiedziałam, że pomagam tym dzieciom z dobroci serca. Wyjdź na zewnątrz, mały, i zamknij za sobą drzwi, proszę. Nie! Zostaw ją! Pani Oriana o nas dbała! Zabrała nas z ulicy! Przywoziła słodycze i nam śpiewała! Zostaw ją! Widzisz, Wiedźminie? Świat nie jest czarno-biały. Biłam z tych dzieci, to prawda. Ale nigdy tyle, żeby zabić. I daję im sporo w zamian. O, i teraz pytanie. Jesteś obrzydliwa, czy mam ci podziękować? To co? Mam ci jeszcze może podziękować, że tak pięknie środkami się zajmujesz? Zabawne, że się tak przejąłeś ich losem. U Wiedźminów mają lepiej? Ilu chłopców przeżywa wasze próby? Nie będę o tym z tobą rozmawiał. To przejdź do rzeczy. Zrobiłem, co chciałaś. Rzezi dokonał ten Garkain, jeden z wampirów wezwanych przez Detlafa. Miał zaatakować miasto, ale pewnie zwabił go tu zapach dzieci. Tak. Niesie się daleko. Jest słodki. Drażni nozdrza. Mów, gdzie znajdę ukrytego? Ma swoje leże na zachód od miasta. Po drugiej stronie jeziora. Szuka jej jaskini przy brzegu. A ten kamień otworzy ukryte drzwi. Nie możesz mnie tam zaprowadzić? Odwiedzam ukrytego tylko, kiedy naprawdę muszę. Zobaczysz czemu. Zdajesz sobie sprawę, że któregoś dnia do ciebie wrócę? W takim razie będę cię wyglądać.
No właśnie. Pora skontaktować się z Regisem. Mówił, żeby szepnąć słowo ptakom. Dobra, tego nie będziemy już chyba robić, bo to już nam zacznie tutaj kwestię tamtego nowego zadania. My musimy odszukać tą krainę tysiąca baśni. Więc po prostu wrócimy sobie już do Toussaint. Ewentualnie, wiecie co? Zrobimy zapis w tym miejscu i spróbujemy właśnie szepnąć jednak tym ptakom słowo. A jeżeli by to nie wypaliło, to po prostu wczytamy sobie giereczkę, bo tak by było chyba najlepiej. Bo nie wiem, w którym momencie możemy tak jakby to zadanie już porzucić. Jak widzieliście, no sporo się dowiedzieliśmy od Oriany i o Orianie, mówiąc wprost. Spróbujmy. Powtórzcie Regisowi, że będę na niego czekał. Na przystani, przy pałacu. I teraz możemy się chyba udać na spotkanie z Regisem jeszcze. Zobaczymy, czy to tak wyjdzie, jakbym chciała. Jestem ciekawa w sumie. Widzę, że jednak postanowiłeś porozmawiać z Orianą. I jak poszło? Źle. O, nie zdradziła, gdzie szukać ukrytego? Zdradziła. Zdradziła też zamiłowanie do krwi małych dzieci. Ach, przyznam, że słyszałem pewne plotki, ale nie dawałem im wiary. Nie chcę o tym rozmawiać. Jaskinie na zachód od miasta, po drugiej stronie jeziora. Tam mamy płynąć. Rozumiem. Możemy ruszyć w każdej chwili, ale może jednak spróbujemy uwolnić Syjanę. Byliśmy już blisko. Ale zmieniłem zdanie. Więc może zmienisz je ponownie? Regis, nie przeginaj. To Detlaf jest winien temu, co zdarzyło się w sierocińcu. Miasto spływa krwią przez niego. A ty martwisz się jego zranionymi uczuciami? Spotkanie z ukrytym jest bardzo ryzykowne. Nie wiadomo, czy wyjdziesz z tego żywy. A jeśli spełnimy żądanie Detlafa, rzeź ustanie natychmiast. Dobra, i teraz właśnie możemy iść po Syjanę. Wiercisz dziurę w brzuchu. Dobrze, niech będzie. Chodźmy do tego pokoju dla dzieci. Doskonała decyzja. To się jeszcze okaże. No i właśnie, tak jak sądziłam, wyszło tak jak chciałam, czyli poznaliśmy maksymalny, tak jakby, zakres tego zadania ze w krwi z Orianą. To tu. Pokój dziecięcy jest za tymi drzwiami. Dobra, tego już nie musimy badać. Co? Jakiś notatnik? Mamy nie z powrotem wiem, przypomnienie do tego, jak już tutaj byliśmy. Ale przekartkować nie zaszkodzi. Dobra, wychodzimy z tego, bo to znamy. Wiem, że to brzmi nieprawdopodobnie, ale może Anna Henrietta uwięziła się? Może. Dobra, widzę, że mogę to przewinąć, bo przez chwilę nie mogłam. Dawno, dawno temu. Gdzie ta książka? Kontynuujemy, moi drodzy. To chyba to. Zobaczmy.
Expecto ludum. Chyba się udało. Regis? Regis? Regis się z tobą nie przeniósł. Kraina tysiąca baśni. Niesamowite. Zobaczmy, dokąd prowadzi ta droga. Okej, fajnie. Dawno, dawno temu. Czyli co, rozumiem, że tamto zadanie się anulowało? Oko Nehalenii wariuje. Ta cała kraina to iluzja. Ale tak potężna, że nie sposób jej odczarować. Nie mogę wejść w mapę. Ale mogę wejść w zadania. Tak, i po prostu zadanie nam zniknęło. Podążaj drogą brukową... Drogą brukowaną żółtą cegłą. Pytanie, czy robimy to dzisiaj, czy w kolejnym odcinku? Może spróbujmy znaleźć na początek Sianę. Tylko fajnie, bo bym się mogła ruszyć i kamera by nie wirowała we wszystkie strony. Tutaj będzie sporo nawiązań do różnego rodzaju baśni. Więc... Musimy uważać. Tak chyba nie miało być. Będziemy mieli wyjaśnienie pod tytułem, że... Tak jakby jesteśmy swoistym intruzem w tym świecie baśni i to dlatego tutaj nas te rzeczy atakują. No, archesporze, do widzenia. A no nie gra właśnie z tego powodu, że jesteśmy intruzem jakby w iluzji. Cholera jasna! Wypuść go! Moje pierniczki? Mamy Sianę chyba. A to kto? Zbłąkany podróżnik? Nie powinno cię tu być, kochaniutki. Stary, jesteś blady, chudy. Ale nic się nie bój. Dodam trochę przypraw i zrobię z ciebie smakowity kozek. No, zła wiedźma. Chyba nie boisz się jakichś magicznych roślin. A, bo to archespo... Co jest? Ja pierdzielę, jeszcze ta wiedźma będzie mnie zaraz atakowała. Masakra. Dobra. Wiecie co? Ją by się przydało chyba może jakimś znakiem pieprznąć. Masakra. W ogóle chciałam Arda, a nie. Dobra, bo ona tą tarczę z siebie zdejmuje, jak robi tą szarżę. Ale to nie jest takie proste, widzę.
Ej no, weźcie ją, trafcie. Pozdrawiam serdecznie. Masakra. Pamiętam, że się z nią długo biłam, dosyć solidnie. Ej no, poważnie, jak ja mam sobie trafić? Może jakaś petarda? Ani trochę. Wiecie co, postoję, poczekam, aż mnie uderzy tym. Masakra. No. Chciałabym móc trafić, a ty, Siana, mogłabyś mi pomóc, wiesz? A ta wiedźma widzę, że naprawdę ma problemy ze sobą. Emocjonalne. Nie trafiła mi w ogóle. Postaram się igni w nią rzucić, może zadziała. Albo robię unik, albo w nią rzucam znakiem, więc jest problem. Okej, trafiłam ją. Ajajaj, ja pierdzielę, ale ona ma ten... Geralt, może byś się ruszył. Ej, no zażyłam to! Jeszcze panteryń będzie jakiś zsyłał. A świetnie, naprawdę, dziękuję. Masakra. Wiecie, ona nie jest trudna, ona jest po prostu upierdliwa. No świetnie, gro, dziękuję! Naprawdę świetnie, że ten pad mi tak wariuje, nie? Można cokolwiek zrobić. Dobra, nie spadła niestety. Dobra, odsuńmy się, bo ona ma tam swoją miotłę. Okej. No już nie masz miotły, więc raczej sobie nie poradzisz. Do widzenia. O kurczę. Co? Co to do cholery było? Zła wiedźma, widziałeś przecież. Słuchaj, ja... Skąd wzięłaś broń? Księciu z bajki nie był już potrzebny. O, jest. Dziękuję. Gdyby nie wy, upiekłaby mnie. Siana? To ty? Kopelatia, Siu. Przyszłaś się pobawić? Nie, chcę tylko twoich fasolek. Możesz odetchnąć. Odetchnąć? Ja nie chcę wiedzieć, co ty z nim robiłaś, jak byłaś małą dziewczynką. Odetchnąć? Bo nie chcesz się z nim bawić? O co tu chodzi? Jaś już wie o co. Więc szybciutko powie mi, co się stało z jego fasolkami. Prawda? Siana, ja... Wybacz, ale... Ale ja ich nie mam. Oj, coś kręcisz. Może się jednak pobawimy jak kiedyś, co? Na przykład w liska koło drogi. Nie ma rączki, nie ma nogi. Ale ja mówię prawdę! Przysięgam,
Naprawdę przysięgam! Anarietta kazała jej pochować w różnych miejscach, żebyś nie mogła stąd wyjść. W jakich miejscach? Nie ma pojęcia, ale... Już wiem! Józio! Ten od wilków! On będzie wiedział. On zawsze wtyka nos w nie swoje sprawy. Oby tak było, Jasiu. Bo jak nie, to cię znajdę i jeszcze sobie porozmawiamy, rozumiesz? A teraz zmykaj. No dobra. A ty co tu właściwie robisz? No jakby ci to powiedzieć? Poszukuję utraconego dzieciństwa. I mogę to powiedzieć? Poszukuję utraconego dzieciństwa. Wiesz, zabrali mnie do Kaer Morhen, jak byłem małym chłopcem, a tam już nie było gier i zabaw. No jak myślisz, po co tu mogłem przyjść? Chodzi o Detlafa. Próbuję zmusić Annę Henriette, żeby cię wypuściła. Poszczuł potwory na Beauclair. Cały on. No, ale nie fatygowałeś się tu, żeby zdać mi relacje z najnowszych wydarzeń, prawda? Więc przejdź do rzeczy. Czy to nieoczywiste? Proponuję sojusz. Obojgu nam zależy, żebyś się stąd wydostała. Tobie, bo chcesz wrócić na wolność. Mnie, bo kiedy spotkasz się z Detlafem, skończy się rzeź w mieście. Najpierw mnie demaskujesz. Ląduję przez ciebie w więzieniu. A teraz przychodzisz po prośbie? Proszę, jakie życie płata figle. Normalnie powiedziałabym ci, żebyś się pieprzył. Ale z tego, co mówisz, giną przypadkowi ludzie. To nie była część planu. Detlaf miał zabić tylko tych, którzy zawinili. Nikogo więcej. Niech będzie, Wiedźminie. Przyjmuję twoją propozycję. Sztama. Dobra, to pogadajmy może. To jest bardzo ważne. Wygnano cię z powodu klątwy Czarnego Słońca, prawda? Okrutne księżniczki, mutantki. Musiałeś o nas słyszeć. Ba, jedną z was nawet spotkałem. Renfri z Krejden. I co? Rzeczywiście była potwora? Na pewno była okrutna. Ale czy z powodu rzekomej klątwy, czy przez to, co przeżyła? Sam zadaję sobie to pytanie. Zabiłeś ją, prawda? Nie miałem innego wyjścia. Zabawne. To samo powiedziała matka, kiedy kazała wygnać mnie z domu. No tak, właśnie chodzi o Renfri. Że my dobrze wiemy, jak to się wszystko kończy. Pogadajmy jeszcze więcej. Skoro już o tym wspomniałaś, czym zawinili ci rycerze, których zabił Detlaf? Crespi, Dilak, Lacroix, Peyrac, Peyran. Nie lubię do tego wracać, ale niech będzie. W sumie powinieneś wiedzieć. Kiedy rodzice się mnie wyrzekli, to tym rycerzom powierzono misję wywiezienia mnie poza granice księstwa. Wykonali ją bez słowa sprzeciwu. Wiesz, takie dostali rozkazy. Ale Crespi nie dostał rozkazu, żeby pobić mnie na hajem do nieprzytomności przy pierwszej próbie ucieczki. A Dilak nie miał instrukcji, żeby mnie głodzić i lżyć. Jednego się wtedy nauczyłam. Rycerze nie zachowują się po rycersku, kiedy nikt nie patrzy. No, Renfri miała podobnie w sumie opowiadała o tym, że też jak poszła na wygnanie, to ją ktoś zgwałcił i tak dalej, więc... To sporo tłumaczy. Tak naprawdę. To wiele tłumaczy. Zdziwiony, prawda? Jak znam życie, już wcześniej mnie osądziłeś. Zanim nawet usłyszałeś moją wersję. Wszyscy tak robią. No my nie do końca, bo właśnie znaliśmy Renfri. I wiemy, jak to z nią było. Dobra, powiedz mi coś więcej o tej krainie w takim razie. Powiedz mi coś więcej o tym miejscu. To iluzja, tak? Stworzona przez Arturiusa Vigo. Odgrywałyśmy tu z Anariettą scenki z ulubionych bajek. Ta wiedźma nie sprawiała wrażenia, jakby chciała się bawić. Magiczna entropia.
niepodtrzymywane zaklęcie zaczyna się z czasem rozpadać, dziczeć. Anna Henrietta wybrała niebezpieczne miejsce, żeby cię uwięzić. Pozory mylą. Bohaterowie bajek nie zaatakują mnie, o ile ich do tego nie sprowokuję. Ale ty jesteś tu obcy, więc lepiej miej się na baczności. No właśnie o to chodziło, dlatego nas wszystko atakowało. To wytłumaczysz mi w końcu, o co chodzi z tymi fasolkami? Pewnie. Tylko uzbrój się w cierpliwość. Z tej krainy są dwa wyjścia. Moja ukochana siostrzyczka jedną z nich zablokowała. A od drugiego, który jest tam, w chmurach, postanowiła mnie odciąć, ukrywając fasolki. Nadal nie rozumiem, jak... Powoli. Ten chłopiec to był Jaś od Jasia i magicznej fasoli. Kojarzysz? Spiął się po gigantycznej łodydze do skrytego w obłokach zamku olbrzyma. Aha, i my zrobimy to samo, jak tylko ustalimy, gdzie Anarietta pochowała te pieprzone fasolki. W sumie są trzy. Czerwona, niebieska i żółta. Aha, a z jednej to nie wyrośnie? Nie, bo musi być dokładnie tak jak w bajce, jasne? No, to chodźmy poszukać Józia. Może faktycznie będzie umiał nam pomóc. Ty przodem. Józio zwykle kręcił się na polanie u podnóża góry. To kawałek stąd, na prawo od domku wiedźmy. No dobrze, moi drodzy, w takim miejscu zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Ja lecę montować już dla Was ten film. I co? I w kolejnym poszukamy magicznych fasolek. Tutaj jeszcze sobie pozbieram rzeczy. To co, ja robię zapis i słyszymy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się i cześć.